Cześć, tu Damian. Cześć, tu Sylwia. Nie spodziewaliście się nas razem, a jednak, moja droga, czy ty schudłaś? Tak, widać. Widać. A jak, myślisz, ile? No nie wiem właśnie, ile. No właśnie nie wiem ile, bo ja nie mam wagi, więc się nie ważę, tylko się mierzę. No i powiem ci, że 5 centymetrów, 5 centymetrów i 5 centymetrów. 15 razem poszło tak. Dobra, ale czy czujesz, że jest lżej? Wiesz co, nie, ciało jest zupełnie inne. Nie mam już, jak chcesz to mogę ci pokazać, nie mam tylu litu z tyłu. Plusy tańca z gwiazdami są. Nie, naprawdę ciało się zmienia, wszystko się rzeźbi, wszystko się smukli, wszystko się tak bardzo ładnie rysuje, jednak zaczyna się budować te mięśnie. Ja jem tyle, ile ja nie zjadłam przez całe 2 lata ostatnio łącznie razem wzięte, to ja przez te dwa ostatnie miesiące zjadłam. Po prostu mam tak podkręcony metabolizm, no ale to wszystko spalasz. 6 godzin tańczysz i naprawdę się spala. A czy ty wiesz, że masz też lepszą kondycję? Na przykład jak biegniesz tak. Za dzieckiem, to tak, szybciej tak. Biegniesz, szybciej łapiesz? I teraz łapiesz? Ją doganiam. W końcu ją doganiam, bo do tej pory nie dawałam rady, a teraz już ją łapię. No i rzeczywiście jest różnica, jeżeli chodzi o kondycję, jeżeli chodzi o taką wytrzymałość fizyczną, tak. A czy pojawia się u ciebie już tęsknota za wspólnymi chwilami z dzieckiem? Bo jesteś non-stop na treningach, ja teraz nie, jutro Tosia przyjeżdża do mnie na trening, ja teraz wracam do domu i się przytulam do Tosienki i jakby wiesz... też ja chyba nikt tak tutaj nie ma w tym programie, że ja jakby nie wracam do domu po treningu i idę odpocząć, czy tam spać tak jak większość, tylko idę do dziecka, więc to jest tak na dobrą sprawę druga praca, drugi etat, gdzie wiesz, no musisz być dla tej istotki. Ją nie interesuje, że mama 8 godzin w pracy tańczyła. Ona chce z mamą spędzić czas fajnie na plac zabaw albo w piaskownicy, albo na basenie, więc odpalasz drugi bieg i do roboty.